Dzień dobry. Moim Państwa gościem jest pan profesor Jan Żaryn, senator obecnej kadencji z Prawa i Sprawiedliwości. Panie profesorze, dzień dobry panu. Panie profesorze, Donald Trump wygrał wybory w Stanach Zjednoczonych. To dla nas dobrze czy źle? Zobaczymy. Na razie rzeczywiście wygrał i to jest rzecz pewna. Pewne jest też, sądząc po jego kampanii wyborczej, że bardzo wyraźnie skierował swoje słowa i swój program do wnętrza Stanów Zjednoczonych, do tego wielkiego narodu, społeczeństwa amerykańskiego, które było w jakiejś mierze na marginesach, na uboczu tego establishmentu na wschodnim brzegu Ameryki rezydującego, który był utożsamiany z Hillary Clinton. A więc ta rywalizacja, można powiedzieć, że w jakiejś mierze, choć oczywiście nie chcę tego utożsamiać, ale dla zobrazowania rzeczywistości, w jakiejś mierze można powiedzieć, że przypominała spór między Prawem i Sprawiedliwością i Platformą Obywatelską. To znaczy Trump był tutaj bliższy naszej wizji relacji między politykami i polityką, a własnym narodem, którego się słucha, którego interesy się artykułuje i którego nie obraża się, dlatego że on takim jest, jaki jest, tylko się go próbuje rozumieć. I niewątpliwie to ma z perspektywy polskiej jedną tylko zagadkę, mianowicie na ile Donald Trump mocno zaangażuje się w tą tradycyjną niegdyś amerykańską politykę izolacjonizmu. A izolacjonizm amerykański może dla samych Amerykanów będzie dobry, ale nie jestem pewien, czy dobry dla świata. Więc jest tutaj pewna zagadka. I oczywiście zagadką jest olbrzymią to, co podkreślano zresztą w kampanii wyborczej, jaki jest stosunek Donalda Trumpa do Władimira Putina, do Rosji. Czyli krótko rzecz mówiąc, jaki jest stosunek w gruncie rzeczy Ameryki pod wodzą nowego prezydenta do ułożenia globalnej polityki w relacjach z tymi podmiotami najważniejszymi, czyli Rosją i Chinami, no, w kontekście na przykład konfliktu na Bliskim Wschodzie, w kontekście oczywiście terroryzmu, w wielu tych ważnych miejscach świata, w których Amerykanie no, głos zabierali jednoznaczny i w których to miejscach albo dopuszczą do głosu Rosję, albo też będą starali się utrzymać tam swój monopol polityczny. No właśnie, bo oponenci straszyli wręcz III wojną światową, że Donald Trump pozwoli Władimirowi Putinowi robić co chce tutaj w Europie Wschodniej i jakby odcinając się od tej części świata dla poprawienia z relacji u siebie wewnątrz w kraju. Czy słusznie, że tak straszyli? Zobaczymy. Tego oczywiście wykluczyć się nie da, chociaż wydaje mi się, że dla administracji amerykańskiej każdej bez wątpienia dużo poważniejszym problemem jest Bliski Wschód. I tam rozpoznamy w gruncie rzeczy intencje i możliwości nowej administracji amerykańskiej, jak będzie tam układał się Trump z Putinem w związku z wojną, która wielopłaszczyznową, która tam się toczy. A jeśli chodzi o Europę Środkową, to wydaje mi się, że w dużej mierze będzie to także od nas zależało, to znaczy od mobilizacji Europy Środkowej, jeśli to Międzymorze zacznie coraz lepiej funkcjonować, to każda administracja amerykańska, niezależnie od swoich początkowych intencji, będzie zainteresowana podtrzymywaniem takiego rzeczywistego układu politycznego w środkowej części Europy. Byłby amerykański prezydent i jego zaplecze zupełnie oddalony od polityki globalnej, gdyby nie chciał zauważyć takiego tworu politycznego. A zatem to my jesteśmy tu raczej stroną, która albo da
sygnał poprzez Grupę Wyszehradzką, poprzez stworzenie szerszego zaplecza politycznego na terenie generalnie pogranicza między Unią Europejską a tym, co się na wschodzie od Unii Europejskiej dzieje, i możemy być atrakcyjnym w związku z tym partnerem do rozmów z nową administracją amerykańską. I także możemy bardzo szybko, jak wiadomo, sprawdzić Donalda Trumpa, jeśli chodzi o jego zamierzenia wobec Polski i Polaków, czyli w 2 miesiące obietnica zniesienia wiz. To nie jest problem tylko sam w sobie. On także może być dobrym papierkiem lakmusowym sprawdzającym realne intencje Donalda Trumpa dotyczące polityki zagranicznej. Niedziela.pl pisze: w najwyższym stopniu zaskoczyły Polaków wyniki badań ankietowanych przeprowadzonych wśród młodzieży we Francji. Okazało się bowiem, że 70% z nich na pytanie, kto to byli naziści, odpowiedziało, że Polacy. Jak pan to skomentuje? No niestety naszymi zaniedbaniami wieloletnimi, już nie chcę sięgać do czasów PRL-u, gdzie w ogóle nie mieliśmy polskiej polityki historycznej, tylko była ona funkcją interesów sowieckiego mocarstwa, natomiast także w III RP żeśmy dokonali bardzo licznych zaniedbań, które polegały generalnie na tym, iż w tę przestrzeń, która została wypełniona innymi narracjami, szczególnie dotyczącymi II wojny światowej, nie wepchnęliśmy się z własną narracją, z własną opowieścią. Tym jest to boleśniejsze, że my naprawdę nie mamy i nie mieliśmy się czego wstydzić. A będziemy coś robić w tej kwestii? No, liczę na to, bo to jest jedno z tych haseł podstawowych, które wiodło Prawo i Sprawiedliwość ku zwycięstwu. Więc oczywiście, że polska polityka historyczna, zarówno ta na zewnątrz prowadzona, jak i do wnętrza narodu polskiego, tak żeby Polacy byli wszyscy dobrymi ambasadorami swojej własnej sprawy, że to się toczy. To nie jest oczywiście proces, który może być widoczny tylko na poziomie fajerwerków jednorazowych, eventów. To jest proces, który mam nadzieję, że będzie wielonurtowy i da owoce, ale kiedy, zobaczymy. Dlaczego wielonurtowy? No na przykład dzisiaj jednym z tematów ważnych jest reforma edukacji. Reforma edukacji jest obliczona, jeśli chodzi o jej skutki i skuteczność, na co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście lat. Wyrośnie nam nowe pokolenie Polaków, którzy będą mieli szacunek do własnej historii, do własnej przeszłości, bo tego będziemy konsekwentnie starali się w polskich szkołach uczyć. To jest szacunek, który jednocześnie jest wzmocniony autorytetem nauczyciela, nauczyciela, który sam, będąc patriotą polskim, daje świadectwo swojej miłości do ojczyzny, a zatem jest tym autorytetem, który także tej miłości uczy wychowanka. To jest cały wielki zestaw różnych czynności, które powinny zostać uruchomione, a które będą w skutkach właśnie wiodły nas do takiej potencjalnej możliwości przeciwstawienia się temu kłamstwu, które w wielu miejscach świata funkcjonuje i które to kłamstwo jest wykorzystywane nie tylko do ugruntowywania nieprawdy historycznej, ale przede wszystkim to kłamstwo, jak polskie obozy koncentracyjne, jak udział rzekomy Polaków w Holokauście i tak dalej, służy w gruncie rzeczy obniżania poczucia bezpieczeństwa Polski na arenie międzynarodowej. Tak, żeby nikt nie miał zobowiązań wobec takiego narodu, który właśnie się w przeszłości rzekomo może jedynie w cudzysłowie poszczycić tak negatywnymi postawami i czynami. Więc jest to nasz zbiorowy obowiązek, dbanie o prawdę historyczną i nasz zbiorowy obowiązek wobec naszych dzieci i wnuków. To nie jest tak, że my możemy sobie powiedzieć, że nie odpowiadamy. Pan, ja za to, co się dzisiaj głosi na temat tego, jak to właśnie nazistami byli Polacy. To jest nasz zbiorowy obowiązek, żebyśmy się temu przeciwstawili, choćby ze względu na miłość do naszych dzieci i wnuków. Jak my Polacy powinniśmy mówić o naszej historii minionego stulecia? O bohaterstwie Polaków podczas wojen, ludzi bitnych, walczących do końca, czy o strasznym cierpieniu ludności cywilnej?
takim sposobem, narzędziem, które jest bardzo ważne w oddziaływaniu także międzynarodowym, a nie tylko wewnętrznym, to jest oczywiście ta polityka historyczna dotycząca II wojny światowej, pokazywana w perspektywie możliwości, które daje muzealnictwo. Muzea, wystawy, edukacja cała. No jak wiadomo, Muzeum II wojny światowej to jest temat, który gdzieś tam medialnie zaistniał. Ten spór, napięcie między innymi recenzentami tej stałej wystawy, do których ja także recenzentów należałem, a kierownictwa obecnego Muzeum II wojny światowej z profesorem Pawłem Machcewiczem na czele. I to napięcie jest właśnie realnym napięciem odwołującym się do pańskiego pytania. Mianowicie jak w gruncie rzeczy powinniśmy pokazać niezaprzeczalny fenomen polskiego doświadczenia dotyczącego II wojny światowej, tak żeby on się wpisał w powszechność, ale którą to powszechność wiedzy na temat II wojny światowej my musimy przez nas, naszą wyjątkowość zmienić, bo ta powszechność tylko i wyłącznie jest dalej podtrzymująca nieprawdziwe mity. A nasze doświadczenie drugowojenne, nieznane, a będące wyjątkowym doświadczeniem, ma możliwość zdestabilizowania tej zmitologizowanej wersji. A zatem w moim odczuciu na przykład właśnie to, co robią wszystkie zresztą państwa i narody, trzeba zrobić i po naszej stronie, czyli bardzo wyraźnie polocentryczne Muzeum II wojny światowej, polonocentryczne Muzeum Historii Polski, tak żebyśmy przekazywali w tych ważnych miejscach ten polski wyjątkowy punkt widzenia, tak jak wyjątkowy punkt widzenia swój pokazują Francuzi, jak wyjątkowy, bardzo zresztą ciekawy punkt widzenia pokazują Niemcy w Berlinie, gdy przejdziemy się po Unter den Linden, gdzie są najważniejsze muzea niemieckie i zajrzymy do każdego z nich, to będzie tam fragment wielkiej całości pod tytułem Opowieść Niemców o sobie samym. Tak, ale Niemcy słuchają to, że to naziści. Ale to ja nie mówię, że jej wersja jest dla nas do zaakceptowania, tylko chodzi mi o to, że na tym polega polityka historyczna, że się swoje wersje przekazuje sobie samemu i światu. Tak się buduje świadomość. Świadomość narodową, świadomość historyczną, a jednocześnie wpisuje się tę wypracowaną przez siebie wersję w obieg powszechny, destabilizując dotychczasową zastaną i zmitologizowaną wersję uniwersalizmu. Jeżeli my mamy tylko i wyłącznie wpisywać się ze swoją narracją i ociosywać ją do stanu uniwersalnego, który dzisiaj panuje, to przegramy. Przegramy ze swoją wyjątkowością, bo ona nie zostanie w ogóle zauważona. To jest ten dylemat, to napięcie, które w nas jest dzisiaj też wśród polskiej inteligencji zajmującej się polityką historyczną kraju naszego. Ja jestem bez wątpienia tutaj, chciałbym przynajmniej być tak postrzegany, jako jedna ze stron, która w tym dialogu bierze udział. Nazwaliśmy sprawę po imieniu. Rzeź Wołyńska to było ludobójstwo. I dobrze. Czy należałoby ustanowić medal dla sprawiedliwych wśród Ukraińców? Wielu z nich pomagało Polakom, ryzykowało życie. Tak, takie badania prowadziła pani Ewa Siemaszko, prowadził je Romuald Niedzielko, który w IPN-ie kilka już naście lat temu wydał pracę o sprawiedliwych Ukraińcach, którzy ratowali Polaków od ludobójczych rąk banderowców i bez wątpienia to nie tylko jest możliwość, ale pewne nasze zaniedbanie. Zaniedbanie. Będziecie robić coś w tym kierunku? Ja bym ewidentnie, gdybym miał siły i narzędzia, robił jak najwięcej, żeby ten medal, czy w formie orderu przyznawanego przez prezydenta Rzeczpospolitej. Ale to by już było, czyli już, bo już czasu jest coraz mniej. No wiem, że inicjatywa zgadza się, no ale na szczęście można też nadawać pośmiertne. No tak, oczywiście.
ordery i medale, i w tym przypadku zresztą nie ma cienia wątpliwości, że tak by w większości było. W 1944 roku Warszawę niemal całkowicie splądrowano, wywożąc nasz majątek stanowiący dziedzictwo kultury w głąb Niemiec w ponad 26 tysiącach wagonach. W 2004 na polecenie prezydenta Lecha Kaczyńskiego oszacowano, że poniesione w tym względzie przez Warszawę straty wynoszą około 45 miliardów dolarów. Tak. I co dalej? No właśnie, to jest oczywiście praca wykonana przez zespół ludzi na prośbę, na życzenie prezydenta wówczas Warszawy, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, księga pod redakcją profesora Wojciecha Fałkowskiego, notabene dzisiaj wiceministra obrony narodowej. I ta księga stanowiła, tak wówczas w intencjach, jak i dzisiaj stanowi, no, pewnego rodzaju przekaz do strony niemieckiej. My mamy bardzo dużo argumentów, wbrew pozorom, choć siły między nami nie są równe, w których powinniśmy być traktowani jako autentyczni partnerzy. Jednym z tych naszych argumentów jest to, że nigdy strona niemiecka do końca nie rozliczyła się ze swoich haniebnych czynów okresu II wojny światowej. Nie chcemy używać tego w formie ani szantażu, ani jakiegoś wiecznie stojącego muru między Polakami a Niemcami. Ale naprawdę Niemcy, którzy mają do odegrania w Europie bardzo ważną rolę, mogliby wpaść na pomysł, żeby być także polskimi ambasadorami. Właśnie polskiej wersji historii II wojny światowej, polskiej polityki historycznej, mają wobec nas to zobowiązanie. I jednym z powodów, dla których to zobowiązanie jest, to jest świadomość obydwu stron, i polskiej, i niemieckiej, że możemy przejść na inny język. Tylko czy musimy? Dostał pan już pozew od byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Jerzy Stępień twierdzi, że nazwał go pan PZPR-owcem. Tak, no pan Jerzy Stępień się moim zdaniem pomylił. To nie jest postać, która by mnie jakoś specjalnie interesowała, jeśli mam być szczery, i wydaje mi się, że nigdy w życiu się na jego temat w ogóle nie wypowiadał. Czyli nie było pozwu? Ja go nie dostałem, więc nie umiem powiedzieć, czy zostanie i kiedy wysłany. Natomiast wiem, że nie mam takiej przynajmniej świadomości, żebym w jakimkolwiek momencie swojego życia nazwał pana Jerzego Stępnia post PZPR-owcem, bo to chyba było takie sformułowanie. No więc odpowiedziałem panu Stępniowi z prośbą, by pokazał mi źródło tej mojej wypowiedzi, no bo inaczej ciężko jest rozmawiać. Natomiast... Nie było tego źródła? Znaczy do tej pory nie pokazał, więc czekam grzecznie. Natomiast niewątpliwie przy tej okazji był łaskaw z kolei mnie obrazić, to znaczy twierdząc, że mój warsztat profesora historii jest wątpliwej jakości, ponieważ nie wiem, że pan Stępień nie był nigdy w PZPR-ze, i w związku z tym no, też szybko panu Stępniowi odpowiedziałem, żeby się nie lękał. Ja mu na pewno żadnych pozwów nie będę wysyłał, bo jego opinie nie są dla mnie specjalnie opiniami. Pan Stępień był PZPR-owcem, czy nie? Nie, nie. Był zresztą człowiekiem o bardzo dobrym życiorysie, jeśli chodzi o lata 1980-1989, tej ostatniej dekady komunizmu w Polsce. Był człowiekiem Solidarności, ewidentnie. Jak wielu, wielu zresztą innych, którzy w tym pokoleniu mieli no, różne życiorysy do roku 80 albo do 13 grudnia 81 roku, i jednoznacznie opowiedzieli się w tym czy innym okresie tego czasu po stronie polskich aspiracji wolnościowych i niepodległościowych, i pan Jerzy Stępień też się po tej właściwej stronie odnalazł. Ale to nie znaczy, że w III RP zawsze odnajdowywał się po właściwej, moim zdaniem, stronie. Ostatnie pytanie, bardzo luźne, do profesora, do historyka. Wierzy pan w obce cywilizacje pozaziemskie? Nie, wierzę w Pana Boga i to jest jedyna obca cywilizacja, ale nie obca dla mnie. Dziękuję. Dzięki.